Dzień dobry. Pewnie część z Was może mieć małe déjà vu, ponieważ dokładnie rok temu wypuściliśmy film dokładnie z tego samego miejsca i w tym filmie połowiliśmy bardzo ładnych kleszczy. Była nawet taka sama pogoda. Lekki wiaterek, bardzo mocne słońce i o dziwo połowiliśmy fajnych ryb. Także dzisiaj spróbujemy również zapolować na duże leszcze. Typowo na duże leszcze, dużymi przynętami. Tak jak się powinno łowić leszcze. Dzisiaj myślę, że będzie trochę mniej edukacyjnie, bardziej tak luźno, ale mam nadzieję, że każdy coś z tego filmu wyciągnie dla siebie. Także zapraszam do oglądania. Docelowo mieliśmy łowić w trochę innym miejscu, niestety musieliśmy wybrać alternatywę, ponieważ tamto miejsce było zajęte, no ale mimo wszystko tutaj połowiliśmy w zeszłym roku, więc być może i dzisiaj się uda. No i dzisiaj będzie leszczowo, więc mam przygotowaną glinę, zanętę również posiadam, natomiast jej nie będę póki co używał. No bardzo klasycznie, po prostu ciemna glina, jokers i to będą podstawowe przynęty do zanęty, czyli do gliny. Mamy jeszcze czerwone robaki, które będą dzisiaj główną przynętą haczykową. Mamy też pinkę i białe robaki. To wszystko dzisiaj bez ochotki. Chyba w zeszłym roku łowiłem tutaj mocno na ochotkę, a teraz sprawdzimy, jak to będzie się miało, gdy tej ochotki nie będzie. Czy będzie gorzej, czy będzie tak samo, czy może lepiej. Zobaczymy, czy w ogóle będą jakieś ryby. W zeszłym roku nęcenia wstępne rozpocząłem od kilku wałków, a dzisiaj z tego zrezygnuję. Jakoś ostatnio w ogóle tych wałków nie stosuję, jakoś mi nie leży w ogóle ta forma nęcenia, nawet na rzece. A dzisiaj jest, mam wrażenie, ten uciąg troszkę delikatniejszy. Takie mam odczucie, że nie ma potrzeby, bo i tak to za bardzo nie będzie złowiska wypłukiwane. Tutaj jest ogólnie bardzo płytko. 2 metry wody w zasadzie na całej szerokości rzeki. Rzeka ma tutaj 50 metrów szerokości i niezależnie czy rzucę na środek, czy pod drugą stronę, czy tutaj już przy samej główce, nie ma to znaczenia, bo i tak jest taka sama głębokość, także obrałem sobie po prostu przyjemny, komfortowy dystans do łowienia, czyli 24 metr. I na starcie podam, myślę, 4 koszyki samej gliny z jokersem. Nawet bez pinek i bez białych robaków. Tak sobie zaczniemy. Przynęta sprzed 2 odcinków najlepiej mi się spisywała, więc dzisiaj też spróbujemy w taki sposób. Fajne, ruchliwe, 2 małe gnojaczki. Mam rybę. Nie wiem, co to jest. Ciekawe. O, to waleczne nawet. Myślałem, że to coś małego. To ładna ryba. Leszcz. Piękny leszcz. No nie wierzę. W którym tu rzucie? 3? Coś pięknego. I tu jeszcze jaki leszcz. Zaraz go zobaczycie. Strasznie to jest dużo takich zarośli. Ale lejhol, patrzcie. Pierwsza ryba dzisiaj. No niesamowite. To może przyjedziemy tu jeszcze w styczniu, Kuba? Ale lejhol. Piękny.
No coś czuję, że to nie będzie ostatni dzisiaj. To będzie dobry dzień. W początkowych etapach łowienia staram się łowić trochę defensywnie, w taki sposób, żeby nie przerzucać zbyt często. Chcę zrozumieć, ile tych leszczy w łowisku rzeczywiście jest, bo póki co za bardzo ocierek nie ma. Co prawda złowiłem już jednego leszcza dosyć szybko, bo około 15 minut po wstępnym nęceniu, ale tak naprawdę nie miałem żadnych wcześniej oznak występowania tych ryb w łowisku, także podejrzewam, że była to bardzo pojedyncza ryba, która gdzieś tam w okolicy się kręciła i podpłynęła. Natomiast te stado leszczy w moim łowisku nie jest zbyt liczne i być może nawet ich teraz tam nie ma. Staram się nie przerzucać zbyt często, żeby też zbyt dużo im nie dawać. W miarę upływu czasu, gdy być może uda mi się zrozumieć tego, to ile tych ryb w łowisku jest, wtedy będę mógł dostosować tempo przerzucania i albo wydłużyć czas oczekiwania na branie z nieruchomą wędką, albo wręcz przeciwnie, częściej przerzucać, nawet co minutę, dwie i, że tak powiem, nakręcać ryby i dawać im coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Zobaczymy, to się okaże dopiero, powiedzmy, po godzinie wędkowania, co jest tak naprawdę skuteczniejsze, czy właśnie cierpliwe czekanie, czy częste przerzucanie. Póki co nie stwierdziłem obecności ryb towarzyszących, żadnych płotek, krąpi, to dobry znak. Jest duże prawdopodobieństwo, że nie ma małych ryb, ponieważ w tym rejonie kręcą się tylko duże ryby i być może małe ryby nie będą nam dzisiaj przeszkadzały, ponieważ nie będą dopuszczane do mojego pola nęcenia przez duże ryby. Ale myślę, że już jest czas przerzucić, bo około 6-7 minut czekałem. Zobaczymy, jak wygląda nasza przynęta na haczyku. Jest nieruszona i nawet pięknie się rusza. Dwa małe kawałki gnojaków. Tak, teraz jeszcze jedna rzecz, kiedy rzadziej przerzucam, to też mocniej ten koszyk ściskam. Tamto branie tego lesza nastąpiło około minutę po wrzuceniu zestawu, dosyć szybko. Teraz poczekamy 10 minut i zobaczymy, czy w tym czasie będą jakieś skazania. Jeszcze pokombinujemy też z przynętą, bo gnojaki wcale nie muszą być najlepszą przynętą. Może się okazać, że lepsze będą białe robaki. Choć w przypadku leszczy, bardziej myślę, że gnojacze. Żadnych wskazań przez te 10 minut. Spróbuję wpłynąć na ryby trochę takim akcentem kolorystycznym i do czerwonego robaka dołożę pinkę białą. Biały kolor jest bardzo dobrze widoczny na dnie i być może w taki sposób ryba łatwiej zlokalizuje moją przynętę. Wydawało się, że wędkowanie będzie proste i przyjemne, a jednak okazało się trudne i przyjemne, bo poza tym jednym leszczem nie złowiłem nic, a minęła już dobra godzina, odkąd zacząłem wędkować. Myślałem sobie, że muszę jakoś na te ryby wpłynąć i bardzo podobnie do tego, co zrobiłem 2 tygodnie temu, zrobimy zanętę, tylko że dzisiaj mam zanętę troszkę inną, ponieważ bardzo jasną. Więc będzie to trochę inna forma atraktora. W zasadzie trochę przypadkowo zabrałem tą zanętę, ponieważ skończyła mi się moja ulubiona, czyli Wonder Black. Dzisiaj zabrałem Yellowa, ale w sumie nawet pasuje do
mojej dzisiejszej strategii wędkowania. Tutaj kolor wody jest dosyć mętny na tym odcinku łowiska. Także wydaje mi się, że nawet będzie to na plus, bo ponieważ będzie to nie tylko czynnik smakowo-zapachowy, ale również wizualny. Więc być może to podpasuje tym leszczom i również może jakaś inna ryba się trafi, jakiś klejn czyjaś. Dowilżę to do takiej konsystencji bardzo wilgotnej, żeby to gdzieś tam nie odlatywało z tego łowiska, tylko bardziej przy dnie się działo. Ta zaręta jest dosyć ciężka, nie jest bardzo gruba, ale pachnie i smakuje na słodko, bardzo słodko. Także będzie to taki fajny atraktor, nawet lepszy niż Wonder Black. No i tak to wygląda. Będę dodawał bardzo skromną ilość. Tutaj sobie wymieszam w jednym miejscu. O. Tutaj są pojedyncze cząstki zanęty, to będzie ładnie pachnieć. Będzie też ładnie wyglądać. Mam nadzieję, że tylko, nie tylko dla mnie, ale również dla ryb. I taką porcję do koszyka wkładamy. Tutaj to, co się znajduje w tym obrębie. No i może to zadziała. Coś ta zanętka nam jakby pomogła. Przynajmniej są jakieś brania. Okoń się trafił. Teraz będzie coś mniejszego, pewnie może jakiś krąb albo mały leszcz. Płoć. No to jest to właśnie. Dodanie zanęty powoduje, że łowimy mniejsze ryby. Nie jest tak, że zanęta jest zła. Nie wiem, odstrasza czy coś w tym stylu. Ja jej nie używam przy łowieniu leszczy, ponieważ bardzo dobrze wchodzą w nią mniejsze ryby. Ale na razie tak trzeba łowić, bo nic się nie dzieje za bardzo. Myślę, że bardziej pod wieczór uda się zapolować na leszcze standardowo zresztą, jak o tej porze roku. Dobrze, zwracam myślami do tego, co działo się na samym początku i wydaje mi się, że może nie było w tym przypadku, że ten leszcz wziął zaraz po zanęceniu. Być może właśnie taki impuls, jaki dałem tej rybie, czyli wrzucone szybko 3-4 koszyki, spowodowały to, że jakieś niewielkie stado leszczy zainteresowało się i po prostu podpłynęło. Dlatego spróbuję to powtórzyć i donęcę 4 koszyki, takie jak na starcie. Dowilżyłem mocniej glinę, ponieważ bazowo ta konsystencja była dużo bardziej klejąca niż to, co jest teraz, już po kilku godzinach wędkowania. Po prostu pod wpływem temperatury, bo dzisiaj jest bardzo ciepło, ta glina wyschła i zrobiła się dużo bardziej pyląca. Także no to, donęcam i będę na pewno teraz łowił bardziej aktywnie, już mniej takiego czekania, tylko bardziej może mniejszy koszyk, ale częściej przerzucać, nie czekać. Też ten leszcz, którego złowiłem na samym starcie, on nie wziął po 10 minutach, tylko po raptem minucie, może dwóch. Także donęcamy. Się zaczęło dziać. Ja myślę, że po prostu była bardzo zła godzina
i te ryby się stały trochę nieaktywne. A teraz myślę, że będzie już tylko lepiej. Co prawda mamy teraz okonia. Wcześniej dwa brania, niestety nie zacięte. Ale ja myślę, że na tym jednym leszczu się dzisiaj nie skończy. Jest to, myślę, kwestia czasu, aż ryby się trochę bardziej uaktywnią. Mocno nasłonecznienie niestety nie sprzyja żerowaniu ryb. Wow! Drodzy widzowie, mamy już prawie zachód słońca przede mną. Myślę, że to jest już ostatni moment na to, żeby złowić rybę. No, przyznam, że nie spodziewałem się, że będzie aż tak kiepsko. Tak fajnie się zaczęło, a niestety skończyło się fatalnie. Jestem trochę zaskoczony. Chociaż nie powinienem być zaskoczony, bo pogoda nie była zdecydowanie na ryby. I tak się skończyło, jak się skończyło. Liczę na to, że jeszcze tuż przed zachodem słońca uda się chociaż jednego jeszcze leszcza wyjąć. Nawet nie musi być tak duży jak ten pierwszy, ale żeby był jakikolwiek. Robiłem już wszystko, co mogłem tak naprawdę i nęciłem i z zanętą, i na samej glinie, i często przerzucanie, i dłuższe czekanie. Nawet się bardzo mocno odchudziłem i to odchudzenie dało mi kilka okoni, płotki, no ale niestety tych leszczy dalej brakuje. No i teraz już robię polowanie na dużą rybę. Założyłem tak jak nas. O! Nie, to nie będzie leszcz. Ale założyłem dużo większe czerwone robaki, żeby gdzieś tego pojedynczego leszcza skusić, który gdzieś tam sobie może przepłynie i może zwróci uwagę na tą moją soczystą przynętę. Ciekawe, czy będziemy mieli teraz okonia. Tak, mamy okonia, niestety okonie nam weszły. Dosikałem również czerwonych robaków i no i to dało tylko tyle, że pojawiło się jeszcze więcej okoni. I niestety tak to jest. Jak zresztą wspominałem na filmie, który się pojawił w zeszłym tygodniu, jak mówiłem na kanale i powiedziałem, że na kanałach trzeba się znaleźć w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i myślę, że to stwierdzenie pasuje również do rzeki, a w szczególności do rzeki, kiedy łowimy w listopadzie. Jeżeli źle trafimy, źle wytypujemy miejscówkę, no to niestety, ale jesteśmy skazani na porażkę albo na pojedyncze, bardzo przypadkowe ryby. Chyba ten pierwszy leszcz był przypadkową rybą. No ale jeszcze wierzę mocno, że na ten ostatni moment jeden jeszcze się trafi. Płoć. Mówiłem, że się rozkręci. To będzie dobry dzień. On tam jest. On tam jest, ja wiem to. Teraz go złowię. Teraz złowię tego jeszcze. Nope. No ale ewidentnie, myślę, widać to, ile tych brań teraz się pojawia. Ryby no, zdecydowanie zaczęły bardziej żerować. Co prawda nie złowiłem dalej leszcza, ale jest tych brań sporo. I nie wiem, albo to płotki, albo również o konie, choć przy jednym braniu jestem praktycznie pewny, że był to leszcz. Niestety łowiłem wtedy dużo mniejszym haczykiem i nie chciał się, ale czułem taki dosyć spory opór i myślę, że to był leszcz. Niestety go zepsułem, ale jeszcze poluję. Może jeszcze się uda. Przez 10-15 minut maksymalnie, bo później już będzie noc. No jest ryba. Ej, jest gorz. Ostatni rzut się poddaje. To będzie dobry dzień. No niestety dzisiejszy film okazał się porażką. Mam nadzieję, że się zbytnio nie zanudziliście. Kurczę, no tak fajnie się zaczęło, a tak źle się skończyło. Szkoda. Było bardzo fajnie siedzieć nad wodą. Niestety ryby miały totalnie wywalone na mnie i
Dlatego ja też się na nie obrażam. Za tydzień się widzimy ponownie. Natomiast dzisiaj ja się już z wami żegnam i nie przedłużam, bo nie ma o czym gadać. Także dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Mówiłby ja, Marcin.